Witajcie. Dzisiaj kolejny filmik z serii Wyrażanie przyszłości. Ostatnio zrobiliśmy pierwszy sposób wyrażania przyszłości, to był Future Simple i Will. Tak jak pamiętacie, to Will to były obietnice, I will help you, decyzja podjęta w danej chwili, I will go with you, zrobię ci kanapeczkę, bo widzę, że jesteś głodny, prawda, I will make you a sandwich. Tego typu rzeczy, przewidywania. Natomiast drugi sposób, słuchajcie, wyrażania przyszłości to jest czas present continuous, czyli czas, który świetnie znamy, bo present continuous poznajemy na początku jako czas, w którym wyrażam czynność, która ma miejsce w tym momencie, prawda? Pytając kogoś, gdzie idziesz, pytamy where are you going? Albo co jesz? What are you eating? Albo dlaczego płaczesz? Why are you crying? Ale present continuous ma kolejne zastosowanie. No i słuchajcie, drugie zastosowanie tego czasu to jest właśnie plany, to są plany w niedalekiej przyszłości. Czyli present continuous służy także do wyrażania przyszłości. Jeśli chcemy wyrazić czynność zaplanowaną, to właśnie potrzebny nam jest present continuous. I teraz tak, słuchajcie, dlaczego w niedalekiej przyszłości? To trzeba zapamiętać. Dlaczego? To jest w miarę łatwe, ponieważ nikt nie planuje dalekiej przyszłości, prawda? Nikogo nie pytamy, co... Nikogo nie pytamy, zwykle gdy kogoś pytamy o plany, to pytamy tak, co robisz jutro? Co robisz w piątek? Ewentualnie, jeśli święta się zbliżają, co robicie w święta? Ale nie pytamy nikogo, co robisz za 3 miesiące? Bo nawet nikt by nie odpowiedział na takie pytanie, prawda? To by było nienaturalne pytanie. Dlatego niedaleka przyszłość, bo niedaleką przyszłość planujemy. Nie? Co robicie jutro wieczorem, a nie co robicie, co robicie za pół roku. Nikt nikogo w ten sposób nie zapyta o plany, bo nikt takich planów nie ma. No więc popatrzmy, to właśnie jest, to są takie przykłady, czyli to jest, co to znaczy ta niedaleka przyszłość? Tonight, dziś wieczorem, I am going to the cinema tonight, informuję Was o swoim planie. Jeśli powiem w ten sposób, to najprawdopodobniej już mam bilety, już się umówiłem z jakąś osobą, już wiem do którego kina, być może już wiem na jaki film, prawda, jeśli mówię, że idę do kina dziś wieczorem. Podobnie zdanie, wyjeżdżamy czy wychodzimy za 10 minut. We are leaving in 10 minutes. Nikt nie powie, wychodzimy za 32 dni albo wychodzimy za 24 godziny, prawda? Można powiedzieć, wyjeżdżamy rano. We are leaving in the morning. Tomorrow in the morning. Prawda? Czyli to jest właśnie ta niedaleka przyszłość. Ją bardzo często planujemy. Warto też zapamiętać, popatrzcie, jak popatrzymy na to zdanie w języku polskim, wychodzimy za 10 minut, że wychodzimy to jest czas teraźniejszy. Nie wyjdziemy, to byłby czas przyszły, tylko czas teraźniejszy, wychodzimy. Czyli słuchajcie, jest to kalka z języka polskiego, bardzo ważne. Bardzo to ułatwi Wam zrozumienie, że w języku polskim, gdy mówimy o czynności zaplanowanej, też używamy czasu teraźniejszego, a nie formy przyszłej. Jeśli wychodzę za 5 minut, to mówię wychodzę za 5 minut, a nie wyjdę za 5 minut. Wyjdę bardzo często jest dbaniem. Jeśli coś tam, prawda, pójdzie po mojej myśli, to wtedy wyjdę. Jeśli skończę, to wyjdę wcześniej, prawda? To już jest przypuszczenie. Warunek. Jeśli skończę, to wyjdę. A tak to plan. Wychodzę. Czyli kalka z języka polskiego. Bardzo ważne, prawda? No i tu są właśnie te pytania. Zapytamy kogoś, what are you doing tomorrow? Pytając o najbliższą przyszłość, a nie what are you doing in 3 months? Co robić za 3 miesiące, tak? Nawet by nikt nie odpowiedział na to pytanie. Dobrze, kolejna informacja to jest to, że to są zwykle plany towarzysko-podróżnicze. Towarzysko-podróżnicze, no dlaczego? Dlaczego? Słuchajcie, tutaj bardzo prosto też znowu na to odpowiemy. Dlaczego plany towarzysko-podróżnicze? Ponieważ to jest to, co zwykle planujemy. Czyli zwykle planuję spotkanie z drugą osobą, wyjazd planujemy, prawda? Wyjście planujemy, nie wiem, posiłek z drugą osobą planujemy. Nie planujemy mycia zębów, prawda? To są czynności rutynowe. Czyli nie powiesz, dziś wieczorem myję zęby z kolegami, prawda? To jest oczywiste, że tak nie powiemy. Ale dziś wieczorem gramy w koszykówkę z chłopakami, czy dzisiaj wieczorem idziemy do kina z przyjaciółmi. Wtedy tak. Dlatego plany towarzysko-podróżnicze. Skoro tak, to są czasowniki, które będziemy często używać w tym czasie, bo one właśnie wyrażają plany towarzysko-podróżnicze. Czyli słuchajcie, ten czas będziecie, to zastosowanie będziecie zwykle stosować z takimi czasownikami jak go, iść, come, przyjść, come back, powrócić, play, grać, prawda? Dziś wieczorem gramy, prawda? We are playing tonight.
Leave, wychodzić, to było wcześniej, prawda? We are leaving in 10 minutes. Arrive, przybyć, meet, spotkać, visit, odwiedzić. Travel, podróżować. I słuchajcie, dwa czasowniki, które tutaj napisałem tak jakby z gwiazdką. Dlaczego? Dlatego, że te czasowniki też, ale w ich drugim znaczeniu. Czyli pierwsze znaczenie have to jest to znaczenie, które znacie posiadać. I wtedy nie. Wtedy nie używamy go w czasie present continuous. Natomiast drugie znaczenie, zastosowanie have, to jest jeść. Czyli na przykład, tu gdzieś przykład był, prawda? Tak, popatrzmy. Jest. On Tuesday morning I'm having lunch with my boss. Czyli we wtorek rano jem lunch z szefem. Mam wpisane w kalendarze, zaplanowane. Lunch z szefem, wtorek rano. Wtedy have jako jeść, tak. Albo, słuchajcie, have jako robić, na przykład imprezę, have a party. Co robicie w piątek? W piątek nic, ale w sobotę robimy imprezę. On Saturday we are having a party. Join us. Przyjdź. Prawda? Więc jako robić też, czyli have jako jeść, jako robić. I see też, nie jako to pierwsze zastosowanie widzieć, I can see you, tylko jako spotykać się. I też tutaj daję wam przykład, popatrzmy. Czyli mamy, gdzie to jest na końcu? I am seeing my friends tonight. Dziś wieczorem spotykam się z przyjaciółmi, prawda? Czyli wtedy w takim znaczeniu, see w znaczeniu spotykać. Bardzo często używamy to też z lekarzem. I'm seeing my doctor tomorrow. Jutro idę do lekarza, jutro mam wizytę u swojego lekarza. Czyli to znaczy, że masz appointment, wizytę, prawda? Czyli w takich zastosowaniach. Tu popatrzcie jeszcze, jedna taka informacja. Bardzo często ten present continuous tutaj, czyli czynności zaplanowane, tak jakby używam po to, aby uzasadnić coś. Czyli na przykład ktoś nas gdzieś zaprasza, a my mówimy nie mogę, albo chce się z nami spotkać, mówimy jutro nie mogę. I can't tomorrow. I ktoś pyta dlaczego, why? I wtedy jak powiem, because my aunt is visiting me. Bo ciocia do mnie przyjeżdża, aha, no to wtedy ktoś nie będzie dalej naciskał, bo wie, że to jest zaplanowane. Nie ciocia być może przyjedzie, nie zamierza przyjeżdżać, tylko przyjeżdża ciocia, jesteśmy umówieni, więc jutro nie mogę, prawda? Czy tutaj przykład, popatrzcie, I am busy on Friday, jestem w piątek zajęty. Ja, to nie przyjdziesz na nasze spotkanie? No nie mogę, my sister is coming for the weekend. Siostra do mnie przyjeżdża na weekend z nadmorza, muszę się nią zająć, prawda? A, okej, okay, I understand. Tak? Czyli też present continuous wtedy używam po to, aby tak jakby wyjaśnić komuś, dlaczego nie mogę. Jak nie mogę, a nie chcę kogoś obrazić, to zwykle podaję mu plan. Nie mogę, I can't, because I'm seeing my doctor. Bo mam wizytę u lekarza i nikt się nie obrazi. I can't, because I'm helping my parents. Bo pomagam rodzicom, umówiłem się z nimi, że im pomogę. I nie mogę, prawda? No więc tak by to, słuchajcie, wyglądało. To zastosowanie, present continuous, plany towarzysko-podróżnicze, zwykle w niedalekiej przyszłości. I teraz zobaczcie, jeśli ktoś, teraz bardzo ważne, jeśli ktoś was poinformuje o swoim planie, na przykład we are going on holiday in July, jedziemy na wakacje w lipcu, prawda? Jeśli użyje tego czasu, continuous, to znaczy, że to jest zaplanowana czynność. Czyli już ma wszystko, jest dopięte. Wie gdzie, wie z kim, wie czym i tak dalej. Bo mówi, jadę na wakacje. I wtedy pytając go, prawda, zadajemy pytania właśnie w tym samym czasie. Czyli od razu na pytanie, gdy ktoś mówi, jadę na wakacje, zadamy pytanie, gdzie jedziesz? Będzie pierwsze pytanie, where are you going? Prawda, w tym czasie. I'm going to Greece. Jadę do Grecji, odpowiada. A, cool, świetnie. A z kim jedziesz? Znowu, who are you going with? I'm going alone, I'm going with my friends. Oczywiście ktoś może powiedzieć na przykład, jeszcze nie wiem. Czyli zaplanował sobie w czasy w Grecji, ale jeszcze nie wie z kim. Może, to wtedy powie I don't know. Ale pytamy, skoro ta czynność jest zaplanowana, więc wszystkie nasze pytania będą w tym czasie. Ale ktoś może odpowiedzieć oczywiście, powiedzieć, że nie ma tej czynności, tego zaplanowanego. Ale to już jest nieistotne. My pytamy w tym czasie. How are you traveling? Ja mówię, I'm traveling by plane. Jadę samolotem, to już jest ustalone, prawda? Środek transportu już jest wybrany, wakacje zapłacone w Grecji. Aha, where are you staying? A gdzie się zatrzymasz? Znowu, tutaj znowu bardzo mało prawdopodobne, żeby ktoś nam odpowiedział wtedy I don't know. Ty jedziesz do Grecji samolotem, w czasie wykupiłeś i nie wiesz, gdzie będziesz spał? Oczywiście, że wie. Where are you staying? I'm staying in a hotel. What are you taking with you?
A co ze sobą bierzesz? I tu już może być na przykład. Ktoś może powiedzieć, I don't know yet. Albo dopiero muszę zdecydować, I must decide. Albo już wie i mówi, biorę aparat, I'm taking my camera. Albo biorę na przykład, nie wiem, swoją deskę do surfowania. I'm taking my surfing board. Whatever. No i może być pytanie, to kiedy wracasz? Bo chcemy się spotkać. When are you coming back? I też mało prawdopodobne, żeby ktoś powiedział, I don't know. Maybe I will come back next year. Prawda? Zwykle to jest też zaplanowane. I ktoś powie, wracam za tydzień. I'm coming next week. I'm coming back. Albo I'm coming back in 2 weeks. Wracam za 2 tygodnie. Prawda? Czyli zawsze pytając kogoś o plany, proszę pytać w czasie present continuous. I to jest właśnie ten drugi sposób wyrażania przyszłości po will. Present continuous. Tyle. Dziękuję. Thank you.